Po co ci peruka, jak masz ładne włosy? Też często słyszę to pytanie na live'ach, które prowadzę. Po co pani peruka? Przecież pani ma takie ładne, długie włosy. A ja wtedy pytam, a po co ci kolejna para spodni, butów czy bluzki? Przecież masz. Dawniej peruka była kojarzona z filmem, teatrem, sztuką oraz oczywiście z osobami chorymi. Dziś jest to zupełnie inny produkt i ma coraz szersze grono odbiorców. Oto kilka przykładów. Moda. Fryzura jest kluczowym elementem naszego wyglądu. Fryzura, make-up, włosy to są elementy, które muszą być spójne, aby tworzyły całość zgodną z naszą osobowością. Dziś, aby zmienić wygląd, nie musisz włosów ścinać, farbować czy robić trwałą ondulację. Peruka to jest Twoje rozwiązanie. Prowadzisz transmisję na social media. Dobrze wiesz, jak ważny wygląd jest podczas Twojej pracy. Przygotowanie transmisji wymaga dużego zaangażowania czasu. A gdzie czas na Twoje włosy? Peruka to Twoje rozwiązanie. Twoje życie to ciągły bieg. Wyjazdy, spotkania, konferencje, ciągły brak czasu. Peruka pozwoli Ci poczuć się, jakbyś wyszła właśnie od fryzjera. Marzą Ci się włosy afro? Koszt i forma mocowania włosów doczepianych obligują Cię finansowo i czasowo. Peruka afro wygląda perfekcyjnie, jest tańsza i najważniejsze, zdejmujesz ją i zakładasz, kiedy chcesz. Niesamowity komfort. A Ty jakie widzisz powody posiadania peruki? Napisz w komentarzu, a do 15 lutego wybierzemy 3 najciekawsze odpowiedzi i nagrodzimy je kuponem rabatowym. A ja ze swojej strony zapraszam Cię na stronę zagatia.pl, gdzie peruki od 17 lat są naszą pasją.